Dzień dobry! Cześć wszystkim! Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy was w ogóle... Memories! A dziś zmemorysujemy sobie... Powiedz to. Chinkę czy kulinkę. Wreszcie przyszedł ten dzień, ja tak długo na niego czekałem. Tak, ty bardzo długo na niego czekałeś i powtarzałeś, zróbmy to już. I zawsze coś wyskakiwało. Słuchajcie, ile można po prostu? Ile można czekać? Więc zacznijmy. Rok 2005. Tak, ale zanim przejdziemy do roku 2005, who is he? Who is Funky Philon, który się pojawił? Dobrze, to zacznijmy. Zacznijmy. Ja tutaj mam notateczki, bo jestem... To jest raper. To jest... Tak, właściwie DJ, tak właściwie on był tam na początku lat 2000 DJ-em. Nazywa się Filip Rakowski. Rakowski. Okej. Okay. On został jakby wszystko wzięty na ten... Świat się o nim usłyszał, a może tak? Dzięki Natalii fucking Kukulskiej, która wzięła go do rapowej wstawki w nowej wersji Tyle Słońca w Całym Mieście i jej mamy Anny Jantar. Tyle słońca w całym mieście! Nie ma takiego prawa! Ani ustawy! Nikt nie odciągnie mnie od zabawy! Puszek fucking okruch! Tak. Później był jeszcze wakacyjny hit Przesilenie, będziesz? Z reguły rzadko się zdarza, że spontanicznie się coś dzieje. Jeśli chodzi o przyrodę, na samą myśl już się śmieje. Jego. Nie, nie kojarzę. Letni przesileń. Ja tak jak ty. Ja tak jak ty. Tylko jedno mam marzenie. Tylko jedno mam życzenie. Kojarzę. Niech zacznie się. Niech zacznie się. Letnie przesilenie. Letnie przesilenie. Coś kojarzę, ale bardziej kojarzę Kaję Paschalską. No właśnie. Ponieważ jest nadal chyba przez 50 lat. Ona cały czas żyje. Olą w klanie. A, to tak. Cały czas jest Olą w klanie. No i przechodzimy płynnie do tego 2005 roku. Jeśli słyszycie szumy, to Mysza bawi się, bo jest bardzo zainteresowana Kają Paschalską, ona jest wielką fanką. Jest podekscytowana. I tutaj szumi nam, miś. I 2005 rok, dzieje się rzecz niezwykła, ponieważ startuje YouTube w walentynki. A z ważnych rzeczy powstaje piosenka, która ma tytuł, bo ona się nazywa Chinka czy Kulinka. Ona się nazywa Mała Chinka. Mm-hmm. Funky Philon i na featuringu Kaja Paschalska się znajduje. Well. No wywołało to trochę zamieszania, przyznam. Tak, Kaja Paschalska zresztą sama wspominała po latach. No. Teraz do tego przejdziemy, czy teraz chcesz zanalizować tekst? Od czego chcesz zacząć? Może przejdźmy do tekstu. Jakby zróbmy po kolei. Dobrze, po kolei zróbmy. Dobra, zacznijmy może od zwrotek po prostu. Tak, a tak. Słuchajcie, creme de la creme refrenu zostawimy na koniec. Znam Chinkę, Chiku Chikulinkę. Jej matkę, Chiku Chikulatkę. W Polsce żyją, nie jest to przypadkiem. Za chlebem przypłynęły kiedyś statkiem. Albo może samolotem. Ale chyba miałem nie od... Tak w ogóle to są z Wietnamu. Zahaczyły się do Saigon Baru. Szybko utraciły tę robotę. No bo szef na mało miał ochotę. Polacy wcale ich nie pokochali. Teraz mała handluje tekstyliami. Nie ma przebacz. Piąta rano na stadionie. Na mrozie. Gdzie może kupię od niej podrabianą odzież? Jej braciszek gdzieś na Dalekim Wschodzie. W fabryce przykręca śrubki co dzień. Rozumiem się już, czy mamy do czynienia. Jest grube gówno. Jesteście gotowi na drugą zwrotkę? Jesteśmy gotowi na drugą zwrotkę. Nie martw się, Chinko, Chiku Chikulinko. Bo może kiedyś nadejdzie dzień, zbijesz fortunę, ciężko pracując. I z twego życia zniknie zły cień. Zaciśnij zęby, stojąc na mrozie. Młoda Wietnamko, prawda jest taka. Ty jesteś Chinką, zwykłą Chikulinką. W oczach każdego Polaka. To ona jest Chinką czy Wietnamką? No właśnie, ona jest Chinką, która pochodzi z Wietnamu. Ja tyle zrozumiałem. Dobra, słuchajcie, teraz idziemy do refrenu, dobra? Dobra. Bo to jest jakby to. Mała Chinka, Chiku Chikulinka. W jej oczach widzę tylko gniew. O małej Chince. Chiku Chikulince. Ty właśnie teraz słyszysz mój śpiew. Polski chłopczyku, polska dziewczynko. Przyjmij pozdrowienia z dalekich stron. Której komornik wszedł na dom. Dobrze, postarajmy się to przeanalizować. O co chodzi z tym? Rozumieć, jakby... Czyli jest jakaś dziewczynka,
która ma też mamę, czekoladkę. I one są Chinkami. Jest jakaś dziewczynka, Cikulinka. Tak. I matkę Cikulatka. Jej matkę Cikulatkę. I one są Chinkami. Z Wietnamu. Z Wietnamu. Przypłynęły statkiem albo samolotem. Nie wiadomo do końca. Za chlebem przypłynęły kiedyś statkiem. Albo może samolotem. Brat skręca śrubki cały dzień. Nie wiadomo po co. Jej braciszek gdzieś na dalekim wschodzie w fabryce przykręca śrubki co dzień. Na wschodzie? Tak. Gdzieś pracowały w Saigonbarze, ale wywalili je, bo się przywalał szef do Nie, bo szef chciał właściwie ją zmolestować. Tak. Albo próbował. No bo szef na małą miał ochotę. Więc pracują teraz na stadionie na bazarze. Gdzie sprzedają tekstylia od 5 rano na mrozie. Tak. Może kupią od niej podrabianą odzież. Ale ogólnie to Polacy ich nienawidzą. Tak. Widzą w nich zwykłe Chinki, a komornik im wszedł na dom. Komornik wszedł na dom. Tak, ale jest jeszcze coś w tym tekście, co mnie niepokoi. Przyjmij pozdrowienia z dalekich stron od małej Chinki czy Kuczykulinki, który komornik wszedł na dom. Jak to jest przyjmij pozdrowienia z dalekich stron, skoro ona jest tutaj? Dla mnie ten tekst po prostu absolutnie nie ma sensu, bo on w każdej właściwie zwrotce, w każdej linijce zaprzecza sobie. Wiesz, tak, to prawda. Nie wiadomo, czym przyleciały, kim one są. Jakby nie wiadomo, co się właściwie dzieje. Gdzie, co robią i po co. I dla mnie najbardziej, szczerze mówiąc, szokujące w tym całym tekście, chociaż jest tutaj wiele jakichś takich fragmentów, jest ta zmianka. Ty jesteś Chinką, zwykłą cikulinką w włosach każdego Polaka. To jest bardzo mocne. To jest takie, nie. Jesteś zwykłą Chinką czy kulinką i wtedy tak mamy się może zastanowić, oczywiście ten tekst właściwie, bo wiecie, słyszeliście te fragmenty i jeszcze ta melodia jest taka radosna, oni tam są tacy szczęśliwi. A to jest jakiś dramat się rozgrywa. No, totalnie rozgrywa się dramat, to jest po prostu jakaś sprawa dla reportera. Tak. Brzmi jakby autor po prostu, no nie przepadł za nimi i ogólnie nie życzył im lepiej. Ale może to też po prostu nie jest jego kwestia, tylko po prostu wszyscy tak życzą, a on po prostu mówi jak jest. Ale ogólnie bardzo to jest wszystko takie smutne, koniec końców. No. Więc nie wiem. Ja do dzisiaj, ile minęło czasu, Dzidzia? Minęło 17 bodajże lat. 17 lat. 17 lat i ja nadal nie jestem w stanie wyjaśnić i zrozumieć jak, po co i dlaczego. Wiecie, o co chodzi? Kaja Paschalska poszła kiedyś do Pudelka i tłumaczyła to. Po co, dlaczego i jak słucham, do tego doszło. Opowiadaj. To był dla mnie bardzo, bardzo duży cios z tego względu, że ja się totalnie nie spodziewałam, że to jakby może mieć taki oddźwięk, aż w ogóle jakikolwiek oddźwięk. Zadzwonił do mnie kumpel, z którym grałam, bo to wtedy wyglądało tak, że był jako DJ, tak, na jakichś tam moich jobach, nie? Że on po prostu nagrywa płytę, chodź, dajesz, nagramy featuring, a taka piosenka, bla, 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 pojechałam do studia, na zasadzie lubimy się, a kumplujemy, w sumie czemu nie, i tak nikt o tym nie usłyszy. Pokazał mi tekst, nie wiedziałam za bardzo, o co chodzi, wytłumaczył mi, że to jest piosenka przedszkolna, tak, dokładnie, i że to ma jakiś tam głębszy przekaz na zasadzie więcej tolerancji w ludziach, bla, 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 no i nagrałam to, no i później się stało to, co się stało i to było dla mnie na zasadzie what? Faktycznie bardzo dużo mnie to kosztowało. Bardzo dużo mnie to kosztowało. Wybaczyć sobie to, że wiesz, że kurde, nie byłam czujna w ogóle, tak? W sensie mogłam to jakoś rozważyć, pomyśleć o konsekwencjach, cokolwiek. Dobra, bo warto dodać jeszcze, że przed powstaniem tej piosenki Kaja Paschalska miała już jakąś początkującą karierę muzyczną. Tak. Mi się wydaje, że ona była po debiutanckiej płycie, która odniosła chyba jakieś tam, jakieś single były, może nie jakiś gigantyczny sukces, ale no była rozpoznawalna, tak? Plus no była ta rola w planie. Oczywiście. Tutaj mamy jej spowiedź po latach. Wiecie co, bo to nie jest kwestia, żeby tutaj kogoś rozliczać, stawiać przed sądem czy coś, po prostu się z tego śmiejemy, jakby to jest historia, ale no też do końca do mnie to nie trafia, no bo dobra, niech będzie, ona była młodą dziewczyną, koło, nie wiem, 20 czy 18, niech będzie, ale mimo wszystko, jak masz 12 lat, to też chyba myślisz już, nie? I jakby jeżeli widzisz ten tekst i go nie rozumiesz, to nie idziesz w to, czego nie rozumiesz. To po pierwsze dziwne, że go nie rozumiesz, bo jest jakby dosyć łatwy w odbiorze. Tak, jeżeli rozumiesz język polski. Nie wiem, no to może konsultujesz to z kimś czy coś. No, jakieś, ona to przedstawiła w taki sposób, jakby ten typ ją po prostu wrzucił na minę i ona była jakaś totalnie, nie wiedziała, co się dzieje. No jakby, no nie, no użyczyła głosu, musiała podpisać jakieś specjalne papiery. Później jeszcze występowała w teledysku. Tak. Wiecie, o co chodzi. Ona to śpiewała, nie? Ona to słyszała. Ona słyszała, co śpiewa. I widziała to, czytała to i tego nie rozumiała. I to była piosenka przedszkolna?
piosenka przedszkolna, tak. Ale dobra, no, sobie dzieci w przedszkolu śpiewające, nie wiem, o co chodzi. No, o co chodzi? Nie słyszałem czegoś takiego. Dzieci śpiewające w przedszkolu o tym, że komornik wszedł na dom jakieś i że jakiś lice. Koleś się dobierał do niej. Jakby what the fuck. Wiecie, o co chodzi. No. Wojciech Mann poświęcił tej piosence w jednej ze swoich książek fragment no. i napisał, co następuje. Zdumiewające, że po wysłuchaniu tej paranoi żadne państwo azjatyckie nie wypowiedziało Polsce wojny, a przynajmniej nie zażądało ekstradycji Filona i Paschalskiej. Ja absolutnie tutaj nie stwierdzę, że... Nie trzeba wiem. Ekstradować Nie, że oni zrobili coś tutaj, że chcieli jakoś, nie wiem, zaszkodzić, czy chcieli... Myślę, że celowo komuś nie. krzywdę zrobić, czy po prostu jakieś zachowanie z ich strony było, no nie wiem, nietolerancyjne czy coś w tym stylu. To jest po prostu bez sensu. To jest taki po prostu bez sensu, tak. bo to jest... Nie wiem, po prostu ja nadal... Dla mnie to jest po prostu nadal zagadką. Ja nie jestem tego w stanie opisać po prostu co, dlaczego, jak i po co. Kocham to, że to cały czas wisi na YouTubie. Tak, wisi, bo Funky Filon przez wiele lat to zdejmował z YouTube'a i tam wnosił o prawa autorskie, ale od kilku lat to wisi rzeczywiście. Już otwierdził, dobra. No. Więc bawcie się dobrze. I nie ma za co. Odkryliśmy znowu przed wami kawałek historii polskiej. Czy jakiejś tam chińskiej. A więcej albo wietnamskiej. Historii możecie przeczytać w naszej książce. Oczywiście. Pamiętajcie o tym. Może nie jest tam o Chince czy Kulince, ale jest o innych różnych przypałach celebryckich i nie tylko celebryckich. Także zapraszamy. Pierwszy link w opisie tego wideo. A tymczasem... Pa, pa. Pa.